Dzień dobry. Idziemy sobie do drugiego tematu z czwartego rozdziału dla czwartej liceum i jest to powojenna odbudowa. Czyli znowu idziemy sobie do kwestii komunistycznej i początków tej władzy na ziemiach polskich. Oglądamy. Zacznijmy sobie może od tego, że Polska była najbardziej zniszczonym krajem po II wojnie światowej w Europie. Tak naprawdę straty kulturalne, ludzkie i tak dalej były daleko idące. Mówimy tutaj praktycznie o śmierci 6 milionów Polaków, z czego 3 miliony Żydów i 3 miliony Polaków. Będziemy mówili tutaj o utracie prawie 40% majątku narodowego. Miasta będą postawione w ruinę. Mówię tutaj o tych, które zostały zniszczone podczas wojny, czyli Warszawa, Poznań, Wrocław, Ludziąc, Gdańsk, Szczecin, ale też takie, które były zniszczone po wojnie przez na przykład Sowietów, którzy traktowali tę ziemię jako swoją, podbitą, więc w sumie można grabić, gwałcić i tak dalej. O czym mówiłem też przy okazji poprzednich lekcji. I tak naprawdę e, tam, gdzie było co grabić, czyli na terenach północnych i zachodnich, które odzyskaliśmy e, od Niemiec, e, no zniszczenia szły od strony sowieckiej, czyli Elbląg, Braniewo, Słupsk, Koszalin, to wszystko było masakrycznie e, zniszczone. Jak się okazuje, będzie to miało duży wpływ na Polaków, którzy będą poprzez repatriację mieli wracać do Polski, ponieważ pół miliona Polaków zostanie jednak na zachodzie. Nie będzie chciało wracać do państwa, które będzie rządzone po prostu przez komunistów. Dobrze, kolejnym krokiem jest punkt zwany granicami polskimi. Nasze granice będą przesunięte na zachód. My to już wiedzieliśmy z lekcji poprzednich. Ale Polacy wtedy nie wiedzieli. Mówimy o Teheranie. W Teheranie tam kwestia naszej granicy wschodniej opartej na linii Kerzona e, będzie już potwierdzona, ale utajniona. W Jałcie dopiero wyjdzie to już tak jakby oficjalnie, bo potwierdzą to e, nasi sojusznicy, że będzie ta granica przesunięta. Czyli w rezultacie Kresy Wschodnie wraz z Wilnem, Grodnem, Lwowem. To jest ponad, a właściwie to prawie 200 tysięcy kilometrów 2 zostaną włączone do Związku Sowieckiego. Faktem jest to, że one były bardzo, powiedzmy, że rolnicze, więc teoretycznie no, nie było to jakby kwestią istotną, natomiast no, uzyskujemy tereny bardziej uprzemysłowione. Ale mimo wszystko, bez naszej wiedzy zostało to potwierdzone. A czy bez naszej w sensie, że. Każdego Polaka, ponieważ odpowiedni układ graniczny, taką umowę ze Związkiem Sowieckim, nasz nowo wybrany rząd podpisał już 16 sierpnia 1945 roku. Więc uznano, że w sumie nie ma o czym mówić i teren ten będzie e, podzielony. I kwestia tego podziału będzie dotyczyła również Prus, bo tutaj kwestia chociażby no, tego okręgu obwodu kaliningradzkiego wysuwa się naprzód. I tutaj jakby nie mieliśmy żadnego wyboru, nie do się oszukiwać, ponieważ tereny e, tych Prus północnych z Kwajpedą, z Królewcem i sobie po prostu do Rosji. E, później były też korekty granic, bo w 1951 roku na przykład Sowieci uznali, że skoro już nam są niepotrzebne tereny Ustrzyk Dolnych, bo tam już nie ma ropy naftowej, stało to wszystko właściwie wycyskane niemalże do kropelki, no to w sumie to nie jest potrzebne, więc możemy się zamienić. Ale zamiana nie będzie dla nas sprawiedliwa, ponieważ my oddajemy. Część powiatu chrubieszowskiego, który będzie bogaty w złoża węgla, więc generalnie dostajemy coś jakby nieistotnego, zamiast za coś bardzo istotnego, co pomogłoby nam na przykład w odbudowie państwa. Prawdą jest to, że później no, umożliwiło to Polakom kontynuowanie, właściwie już odbudowę planu zapory wodnej na Solinie, no ale to już jest kwestia zupełnie inna. Kolejne problemy to są problemy z Czechosłowacją, czyli granica e, południowa. My tak naprawdę e, straciliśmy ziemie, które były zamieszkane przez no, dużą część Polaków, jak na przykład Zaolzie, część Spisza czy Orawę, one trafiają do Czechosłowacji. E, my mieliśmy argumenty, że zamiast tych Polaków dużo Stalin mówi, Pff, mam to gdzieś. Ale z kolei Czesi też mieli e, pewnego rodzaju roszczenia wobec nas, chcieli kotlinę kłodzką, racibusz, głupczycę, i to też Stalin miał gdzieś, więc odpowiednio podpisaliśmy układ graniczny z Czechosłowacją w 1958 roku. Na granicy zachodniej również nie było zbytnio kolorowo, ponieważ tak naprawdę oficjalnie nie było podjętej decyzji odnośnie granicy, kwestii granicy polsko-niemieckiej. Alianci zachodni mieli jakby wokół tego swoją własną koncepcję, która w Poczdamie będzie no, mocno dyskutowana. Ale co to znaczy? No przede wszystkim znaczy to to, że alianci zachodni już wtedy wiedzieli w Pordzdamie, że Stalin te swoje łapska wyciąga coraz dalej i oni robili wszystko, żeby tych ziem w jego rękach było jak najmniej. Dlatego też nasze roszczenia terytorialne nie trafiały do aliantów zachodnich. Nam miały wystarczyć przede wszystkim ziemie, które będą naszymi ziemiami odzyskanymi. Mówi o Pomorzu Zachodnim, o Gdańsku, o Warmii, o Mazurach, o Górnym, Dolnym, Śląsku, niemalże w całości. I tutaj uznano, że są to te ziemie odzyskane, które będą należały do Polski, no ale tak jak mówiłem wcześniej, na początku będą rozgrabione przez żołnierzy sowieckich, więc no szału nie ma. Jednak Nowa Polska, która będzie już w tych nowych granicach, będzie mniejsza od tej starej Polski o około 20%. Natomiast to musimy wiedzieć, że odzyskaliśmy tereny, które były dobrze przez Niemców powiedzmy, że wykorzystywane, natomiast przez Sowietów były zgrabione, bo część fabryk tak naprawdę była przez Sowietów zdemontowana i wywieziona dalej do związku sowieckiego. Więc to co udało się uratować, służyło nam przez powiedzmy, że kolejne lata. I najistotniejszym punktem jest to, że odzyskaliśmy dostęp, szeroki dostęp do Bałtyku, o który walczyła wcześniej druga Rzeczpospolita, a Gdańsk jako nasz port Szczecin, czy też koło brzeg, były naprawdę bardzo istotne. Gdynia, która przecież też była przez Polaków w EP budowana, naprawdę dały nam dużego kopa. Mimo wszystko e, w Polsce, rządzenie przez komunistów, do tego, żeby odbudować nieco te nasze tereny. Także tutaj to jest na plus. Ale na plus nie zawsze, ponieważ trzeba było przede wszystkim zawalczyć jeszcze o nasze dobra, zgrabione dobra narodowe, a z tym było już różnie. Generalnie chodzi o to, że to, co Niemcy nam zagrabili, my odzyskujemy dopiero tak późniejszych. To, co sobie ci nam zagrabili, my tego w ogóle praktycznie nie odzyskamy. Dlatego jedyne co udało się zrobić, to to, kiedy traciliśmy miasta takie jak Wilno, Grodno Lwów, to te e, powiedzmy nasze dobra narodowe z tamtych miast były przewożone rzeczywiście do ziem polskich. Dokumenty, książki, rozprawy naukowe czy jakieś posągi, rzeźby. Wszystko zostało przewiezione do, na terytorium Rzeczypospolitej, i ludzie, tam, którzy tam mieszkali, też musieli tę ziemię opuścić. Więc, generalnie, jeżeli chodzi o przesiedlenia, powiedzmy, że Polaków, one będą naprawdę dosyć ciężkie, ponieważ będziemy robili wszystko właściwie komuniści będą robić wszystko, i chyba to jest jako plus, można powiedzieć, czasów współczesnych. Będą robili wszystko, żeby to był kraj tak naprawdę jednolity narodowo. Żeby nie było tak, jak w drugiej RP. Ja przypomnę tylko, że w drugiej RP niecałe 70% to byli Polacy. Cała reszta to były mniejszości. Teraz, na rok 1950, mniej więcej, będziemy mieli co prawda o prawie 10 milionów ludzi mniej, ale Polacy będą stanowili 98, prawie 98% naszego społeczeństwa. Więc teoretycznie na plus, ponieważ nie będzie problemów po wojnie, bo komuniści będą robić wszystko, żeby tylko pozbyć się tych mniejszości. I tak też będziemy mieli z przesiedleniami, nie tylko Niemców z Polski, ale też i tych, na przykład Ukraińców, czy innych mniejszości etnicznych, które będą na naszych ziemiach tutaj funkcjonować, ale o akcji Wisła za chwileczkę będę mówił jeszcze więcej. Prawie 3 miliony Niemców zostało przesiedlonych, Ukraińców przesiedlonych prawie 500 tysięcy, prawie 400 40 tysięcy Białorusinów i innych, e, powiedzmy, że nacji, nawet Żydzi, którzy przecież ocaleli w jakiejś tam części z Holokaustu, byli zmuszeni do opuszczenia naszych ziem albo po prostu nie chcieli tu mieszkać, ponieważ antysemickie nastroje po wojnie dalej się utrzymywały. Ich kulminacją był pogrom kielecki z 1946 roku, jak na zamówili to w Kielcach, doszło do... Prawdopodobnie sprowokowanego e, przez komunistyczne władze e, pogromu Żydów, gdzie zginęło ich 37. I generalnie takich bezpośrednich sprawców, tak naprawdę. E, Teoretycznie nie pochwycono, zrobiono tylko i wyłącznie takie pokazowe procesy, że ktoś był winny, ale znowu wyroki nie były zbyt, e, powiedzmy, że drastyczne, jak na śmierć 37 Żydów. No ale to miało też jakby wzbudzić niechęć tych nacji, mniejszości do tego, żeby w tej Polsce po prostu zostać. A jak chcieli zostać, to trzeba było w jakiś sposób doprowadzić do ich wyrzucenia i obarczyć ich winą. I tutaj kłania nam się rok 47 i akcja Wisła. Pomimo tego, że 500 tysięcy Ukraińców było przesiedlonych, wysiedlonych z ziem polskich, to zostało ich jeszcze około 150 tysięcy. I Generalnie chcieliśmy doprowadzić do tego, żeby tej mniejszości nie było zbyt dużo. Chodziło o to, żeby w jakiś sposób się ich pozbyć, i wykorzystano do tego jako pretekst śmierć naszego dosyć ważnego człowieka, o którym mówiłem wcześniej, że lubią sobie podrinkować, i to był generał Karol Świerczewski, który był wiceministrem obrony. Zginął on właśnie w 1947 roku w marcu w zasadce organizowanej przez ukraińską armię powstańczą, czyli tą UP. I to rozpoczęło właściwie proces akcji Wisła. Prawie od o kilka miesięcy, bo to będzie od kwietnia do lipca 1947 roku, będziemy robili wszystko to, żeby wysiedlić. Przede wszystkim Ukraińców z ziem polskich. I ci, którzy zostaną, mają być przymusowo spolonizowani, a miało temu służyć to, że będą przesiedleni do ziemi odzyskanych, czyli na Pomorze, Dolny Śląsk, Armię, e, Mazury, i tak żeby nie stanowili oni więcej niż 10% mieszkańców danej społeczności, żeby oni nie mówili w języku e, ukraińskim. Tych, którzy generalnie się buntowali, no to i zabijano, zginęło prawie 500 Ukraińców, a 3000 zostało skierowanych tych Bardziej inteligentnych, duchownych, do takiego centralnego obozu pracy w Jaworznie, które jest całkiem niedaleko mnie. Ale e, w ramach tej akcji Wisła pozbyto się również mniejszości etnicznych, o których wspominałem wcześniej, i to będziemy mieli przede wszystkim część Łemków, która do dzisiaj na naszym Beskidzie zamieszkuje, ale na przykład już nie będzie mniejszości Bojków, którzy jako mniejszość po prostu po wojnie przestaną na ziemiach polskich w ogóle funkcjonować. Ale. E, Zrobiono wszystko, żeby Polaków sprowadzać za zachodniej granicy. Mówimy tutaj o prawie 3 milionach ludzi, których sprowadzono z Niemiec, ale też i z innych terenów, który, którzy właściwie chcieli do tej ziemi polskiej powrócić. Pół miliona zostało poza polskimi granicami. I kolejnym punktem będzie reforma rolna. E, dokładnie reforma, której dekret ogłoszono 6 września 1944 roku. Daty tam tej dziennej nie musi pamiętać. Ale generalnie chodziło w tej reformie rolnej o pewne zmiany, które mają przysporzyć komunistom przychylność biednej części społeczeństwa. Czyli na przykład rolnych, mało rolnych chłopów, średnio rolnych chłopów, czy po prostu bezrolnych. E, generalnie tak jest zawsze. Jak władza chce komuś się przypodobać, to idzie do tych powiedzmy, że najbiedniejszych, którym coś da, na odczep się oni się będą cieszyli i zagłosują na nas, albo przynajmniej będą nam przychylni. I tak było też w tym przypadku, ponieważ chodziło o to, żeby wywłaszczyć tak naprawdę dotychczasowych właścicieli ziemskich, których majątki były powyżej 50 hektarów użytków rolnych. Jeżeli chodzi o ziemi odzyskane, to powyżej 100. Tam nie bardzo ludzie chcieli jeździć, bo tam też byli Polacy, którzy przeżyli to, więc takie niesnaski między Polakami z, e, powiedzmy, kresów sprowadzanymi na ziemi odzyskane, a tymi, którzy tam byli, no będą prowadziły do konfliktów, ze względu na to, że skoro są, to musieli z Niemcami współpracować, a to było zło. Ale dobrze, idziemy dalej. Wypłacano niewielkie rekompensaty za te ziemie i to tylko tym, którzy byli niezdolni stale do pracy, i obdzielono tymi ziemiami tak naprawdę tych małorolnych chłopów. Mówimy o dwóch, trzech hektarach na ziemiach po aż do siedmiu, więc średnio to było około pięciu hektarów, które przypadały na chłopa. To było rozdrobnienie polskiej wsi. To oznaczało, że nie dało się tak naprawdę odbudować na rolnictwie gospodarki powojennej, ponieważ robiono to tylko. Tak na pokaz, na podpuchę dla tego zwykłego chłopaka, który będzie mu wdzięczny temu komuniście u władzy, że dał mu troszeczkę przydziału ziemskiego. A to doprowadziło tylko do tego, że w przyszłości będziemy mieli kolektywizację, gdzie będzie to upaństwowienie wszystkich własności ziemskich i zlikwiduje się w tym momencie warstwę ziemiańską i doprowadzi do tego, że straty, jakie tam będą, będą już później nie do odbudowania. Więc rolnictwo było już rozbite i teraz idziemy sobie do kolejnego punktu, czyli do nacjonalizacji yy, przemysłu i do pełnej próby pełnej kolektywizacji polskich wsi. Odpowiedzialny za to był ten, o którym mówiłem na lekcjach poprzednich, czyli Hilary Mintz. On był tutaj jakby ministrem odpowiedzialnym za przemysł, za handel, za rolnictwo i on tutaj to wszystko właściwie starał się zorganizować. Pojawiało się pojęcie zdrajców narodu, czyli takich, którzy e, no, w jakiś sposób współpracowali, o czym mówiłem wcześniej, z Niemcami albo na przykład po niemieckie przedsiębiorstwa. To trzeba było całkowicie Przejąć przez państwo, no bo nikt tutaj nie będzie nam pluł w twarz. No oczywiście według komunistów. Więc robiono wszystko, żeby e, przejąć kontrolę nad społeczeństwem. Do tego miało służyć przede wszystkim e, zdobycie, też tak naprawdę, e, możliwości kontrolowania publikacji w całym kraju. Żeby nie pisano o tym, co złe, tylko o tym, co dobre, jak ludzie są szczęśliwi, jak oni o tym w ogóle wszyscy mówią. Więc e, reforma miała też być rozpropagowana jako cud właściwie, że gospodarczy. I rzeczywiście, będziemy mówić tutaj o tym, że będzie doprowadzało to do upadku tak naprawdę polskiego przemysłu, polskiego, powiedzmy, że e, polskiej własności prywatnej, gdzie będzie się utrudniało tym Polakom zdobywanie towarów do sklepu, nakładano na nie wysokie podatki, więc ma on po prostu upaść. I jak będą jakieś pojedyncze przykłady, no to trzeba będzie też nimi się tutaj pozbyć, więc prywatne hurtownie, sklepiki mają upaść. To była tak zwana bitwa o handel. I rzeczywiście doprowadziło to do tego, że podupadają wszystkie właściwie punkty prywatne i wszystko będzie państwowe. I pełną kolektywizację miano przeprowadzić już właściwie 49 roku. Wtedy to mówiło się, że mamy bardzo dużo spółdzielni takich rolniczych, które mają być spółdzielcze, czyli że mają się Polacy tym wszystkim dzielić. Dlatego też w 1949 roku, żeby to wszystko koordynować, powołano państwowe gospodarstwa rolne, czyli pgr -y. One mają e, przede wszystkim służyć do tego, żeby kontrolować to, co było na ziemiach odzyskanych, na ziemiach północnych, e, a tak naprawdę e, na tych terenach te PGR-y nie będą spełniały założonych wcześniej warunków, dlatego też e, będą one nieefektywne i nie będzie ich wszędzie tak dużo, jak komuniści by chcieli. Mówię tutaj prawie o 50% ziem, gdzie te PGR-y w ogóle funkcjonowały, ale cały czas obowiązywało coś, co będzie jakby kontyngentem rolniczym, żeby tylko i wyłącznie dawać dostawy do i rolnicy indywidualni będą takimi dostawami, takimi kontyngentami po prostu obciążeni. No, nie będzie to miało tak naprawdę żadnego sensu, ale tu o to chodzi, żeby Polak był upodlony. A takim krokiem do upodlenia będzie wymiana pieniądza. Zmiana, właściwie to reforma waluty z 1950 roku. 100 starych złotych zamienione na 3 nowe złote. A to oznaczało, że 2 trzecie majątku takiego zwykłego, szarego Polaka przepadło. On ma być biedny, ma być wdzięczny, że żyje w tym państwie. I o to chodziło właśnie komunistom. Oni tak naprawdę robili wszystko, żeby ten Polak nie miał niczego. Dlatego też e, miało temu służyć deponowanie kruszców, które mogłyby być na przykład przyczyną bogactwa. Mówi o złocie, o platynie. To wszystko miało być deponowane takim czymś jak powszechna kasa oszczędnościowa, czyli PKO. Generalnie chodziło o to, żeby... Dawać wszystko do państwa, bo to państwo będzie się tym opiekować. No. Tak to niestety wyglądało. Idziemy sobie już właściwie do końca lekcji, i tutaj, jak w każdym państwie komunistycznym, obecne ma być centralne planowanie czyli stworzenie planów, które mają nam dawać konkretne zyski i przekraczać kolejne wskaźniki. I tutaj musimy pamiętać o tym, że będziemy mieli e, jakby kontynuację planów z drugiej RP Eugeniusza Kratkowskiego, bo ja o tym też mówiłem w klasie trzeciej, że on miał plany, które rzeczywiście były realizowane i to całkiem dobrze one funkcjonowały. Więc polscy komuniści też musieli mieć kogoś, kto się będzie na tym po prostu e, znał. Dlatego też e, w niektórych punktach byli ludzie, którzy byli niegdyś związani na przykład z taką sanacją. Ale jesteśmy przy komunistach, więc nie będziemy tam wracali zbyt daleko do tyłu. Powstaje Centralny Urząd Planowania, który był... E, no, właściwie to w większości z PPS-u. Czyli z ludzi, którzy wiedzieli teoretycznie, jak to zorganizować. I tak powstaje trzyletni plan gospodarczy albo 3-letni plan odbudowy. On będzie między latami 1947 a 1949. Chodziło o to, żeby odbudować gospodarkę powojenną i zwiększyć takie powiedzmy, że stopę życiową zwykłego człowieka. I jak się okazuje, był to jedyny plan, który będzie wykonany w 100%. I to nawet przed czasem. To będzie wiązało się z tym, że jesteśmy powolni, więc odbudowanie stopy życiowej nie będzie mega trudne. Natomiast jak się okazuje, wskaźniki no, dorównały tym nawet przedwojennym, więc no idziemy krok dalej. Więc postawiono na rozwój przemysłu ciężkiego. Do tego powstała e, specjalna komisja, która będzie jakby działać na rzecz kombinacji kolejnych planach. I to będzie e, tak zwana Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego. I tu będzie Hilary Minc oczywiście stał na czele, więc jest to człowiek, który gospodarczo będzie tą Polską kierował przez kolejne lata, ale nieważne. Idziemy do planu sześcioletniego od 1950 do 1955 roku. I tutaj już pojawią się problemy, ponieważ nie zostanie on zrealizowany. Będzie tak mniej więcej w trzech czwartych powiedzmy, że zrealizowany ze względu na to, że będziemy mieli daleko idące inwestycje, jak na przykład Nowa Huta koło Krakowa, która będzie imienia Lenina. Później będziemy mieli osiedle Nowa Huta. Pomimo tego, że przemysł ciężki rzeczywiście całkiem nieźle funkcjonował, to zapomniano po prostu o przemyśle lekkim, przemyśle spożywczym i pojawią się niedobory w sklepach, co obniży poziom życia zwykłego człowieka. Ale skąd to się wzięło, że generalnie mamy aż takie, tak daleko właściwie idące, powiedzmy, że yy, wskaźniki, jak oni tak ciężko mogli pracować? A dlatego, że mieliśmy coś takiego jak wyścig pracy, mieliśmy tzw. Tak stachanowców. Był taki pan w Rosji przed drugą wojną jak Stachanow, Aleksis Stachanow, który generalnie zawyżał poziom produkcyjny, czyli generalnie były normy do wyrobienia, a on nie przekraczał. Więc starano się taką rywalizację w przemyśle, w kopalniach e, wprowadzić. I mieliśmy kilku takich przodowników, czyli Stachanowców od tego Stachanowa, którzy generalnie byli bohaterami. Komunistycznymi. Mieliśmy takiego pana górnika, Czesława Zielińskiego, który wyrobił prawie 720% normy. Więc za nagrodę został wicedyrektorem kopalni Wieczorek w Katowicach. Ale był jeszcze inny pan, o którym warto pamiętać, czyli Wincenty Pstrowski, i on też był górnikiem na. Ziemiach województwa śląskiego. Jak się współczesnego województwa śląskiego. Jak się okazuje, był to człowiek, który był idealny pod propagandę komunistyczną. Budowano pomniki, nazywano szkoły, ulice. No po prostu wszystko, nawet film o nim później nakręcono, ale to było pośmiertnie. Ponieważ e, Wincenty Pstrowski był człowiekiem, który bardzo szybko zszedł z tego świata. Być może poprzez to, co doprowadziło do zawyżenia norm. Ponieważ był udentysty, u Wyrwano mu zęby i zamiast tego, żeby je wyleczyć, żeby się wszystko ładnie zasklepiło, to poszedł na dół pracować i prawdopodobnie zakażenie doprowadziło do jego śmierci. Oficjalnie zmarł na białaczkę, żeby nie było wątpliwości. Więc e, nawet wierszyk się on taki pojawił, że Wincenty Pstrowski, górnik ubogi, wyrobił normy, wyciągnął nogi. I na tych nogach Pstrowskiego sobie skończymy. Albo jeszcze nie. E, zapytajcie w domu, czy... Jeżeli macie górnika, e, dziadka albo kogoś może e, z rodziny, ojciec myślę, że niekoniecznie, chociaż zapytajcie, czy znał Wincenta Gopstrowskiego i jak do tego nazwiska się odnosi. Taka ciekawostka na koniec. Dobra, dziękuję i do widzenia.